Cześć, ja nazywam się Jarosław Degurski, jestem maklerem Biura Nieruchomości Multi w Szczecinie. Chciałem Wam pokazać mieszkanie na osiedlu Kasztanowe w Załomiu. Zapraszam. Może od razu zaczniemy od wizyty w pokoju pierwszym. To jest sypialnia, która ma okna skierowane na ulicę. To jest pokoik mniejszy, jego powierzchnia liczy niecałe 9 m2. Następne pomieszczenie, które mamy na wprost, to jest druga sypialnia. Ma też niespełna 10 m2. Na wyposażeniu jest cała meblościanka oraz łóżko. Okna podobnie z widokiem na ulicę. Na ścianach jest tapeta, a na podłogach panele. Pokój dzienny w tym mieszkaniu ma powierzchnię nieco ponad 22 m2. Mieszkanie wymaga oczywiście odświeżenia i lekkiego remontu. W salonie na podłogach mamy panele, na ścianach mamy tapetę. Balkon jest już z widokiem na ogródek. Mieszkanie jest bardzo ciepłe, budynek jest ocieplony, wybudowano w roku 1975, ogrzewanie jest z sieci miejskiej, ciepła woda również, a ma powierzchnię 58 m2. To jest kuchnia, na początku wita nas lodówka, w kuchni jest standardowo zlewozmywak, kuchenka gazowa, piekarnik elektryczny, okna skierowane są również jak widać na ulicę. Jeśli chodzi o łazienkę, to mamy oczywiście toaletę. Mamy umywalkę z lustrem. Nieduża powierzchnia może łazienki, bo zaledwie 3 niecałe metry kwadratowe. To mieszkanie zostało zarezerwowane. Pokazuję go jako przykład fajnego mieszkanka niedrogiego, który jest w cenie kawalerki w centrum Szczecina. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o prezentację tego mieszkania. Jak mówiłem, jest ono zarezerwowane, więc kupić go nie można, ale oczywiście zapraszam do oglądnięcia innych moich ofert. Cześć!